że tą serię bazujemy na książce Mitologia nordycka Neila Gaimana. Dokładny tytuł będzie w opisie filmu, jak zawsze. Przypominam, że to nie jest materiał naukowy. Tutaj poznajemy razem mitologię nordycką, która okazała się być zaskakująco ciekawa i nie tak mainstreamowa, jak to podejrzewałam. W poprzedniej części rozmawialiśmy o tym, jak powstał świat, ten sam całkowity początek, a dziś będziemy kontynuowali tą rozmowę. Przypomnę wam tak w wielkim skrócie, że gdzie jesteśmy w tym momencie. Mieliśmy dotychczas naszą krainę Niflheim, czyli krainę tego mroku, toksycznej wody, i Muspel, bądź Muspelheim, czyli krainę ognia. I teraz pomiędzy nimi powstała nam nowa kraina, nowy świat stworzony przez Odyna i jego braci z ciała Ymira, pierwszego i największego z olbrzymów. Oni tego Ymira zabili i z jego ciała właśnie utworzyli świat i wszystko, co na świecie jest, to jakaś część Ymira. I tak wody wszelkie, które mamy właśnie na świecie, to krew, łzy i pot Ymira, a góry to po prostu usypane kości Ymira, a chmury to jego mózg. Także mając już taki ogląd na to, co się dzieje, przejdźmy dalej. Wierzono, że świat jest płaskim dyskiem. Do dzisiaj mamy ludzi, którzy w to wierzą i to są prawdopodobnie potomkowie w prostej linii od tej dużej krowy, która wylizała nam bogów z lodowca. Wiem, jak to brzmi. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z krową, zapraszam do części pierwszej. I świat jest płaski. Otaczają go wody i za tymi wodami w krainach żyją pozostałe się drewno, tylko jesion, te jego korzenie dobrze wrastają w ziemi i dobrze
zdecydowaniem i rozumem. I tu jest nawet taki cytat, że teraz mogę się poruszać i pragnąć. I ja właśnie pragnę, abyśmy tu zatrzymali się na chwilę i abyście to sobie zwizualizowali. Mamy kamienistą plażę, piękny świat, jeszcze nie zamieszkały. Na plaży mamy dwie jebudne głody, które w tym momencie poruszają się i pragną. Nie wiem, czego pragną głody, ale na pewno ich widok na plaży naprawdę z niczym nie można go porównać. Ja sobie to zwizualizowałam i długo tego nie zapomnę. I kiedy mamy już takie dwie żyjące głody, to wtedy wkracza we całe szczęście, że wkracza i rzeźbi z nich postacie ludzkie. I dopiero wtedy nabierają one kształtu. Rzeźbi on mężczyznę i kobietę oczywiście, bo no, nie może być inaczej. Się łączą. Jest po prostu jeden wielki chaos, ale z tym musimy
pierwsze krainy, które powinny być gdzieś po bokach, więc ja ulokuję je na gałęziach. To potem będzie problematyczne z dalszą opowieścią, ale na razie przyjmijmy, że to jest na gałęziach. Więc Midgard i Muspel jest na M, więc Muspel zrobię Mus, a Niflheim zrobię Nif. Zostały nam jeszcze dwie krainy dość ważne.
zapisałam sobie jego nazwę, to był Hvergelmir. I to jest taki olbrzymi wir w Niflheimie. I tam właśnie powinien jeden korzeń sięgać. I dodatkowo w wodach, tych toksycznych wodach Niflheim powinien znajdować się smok Nidhogg. I Nidhogg podgryza sobie korzenie właśnie Yggdrasila cały czas i go trochę osłabia. Do tego jeszcze zaraz wrócę, jak skończę opowieść o pozostałych krainach. Drugi korzeń powinien nam sięgać krainy olbrzymów, czyli Jotunheimu i studni, która chyba nazwy nie ma, ale studni, która należy do Mimira. Mimir jest jednym z olbrzymów, wszystko wiedzącym takim olbrzymem, który właśnie tej studni strzeże. I trzecia studnia znajduje się w Asgardzie i tam też powinien sięgać jeden z korzeni, więc umieszczanie Asgardu u góry jest takie średnie. I ta studnia w Asgardzie nazywa się Urd i jest dość ważną studnią, która występuje w niektórych podaniach i legendach, więc warto sobie gdzieś tą nazwę tam zapamiętać. Czyli mamy trzy studnie, trzy korzenie, tak sobie mające się do naszej pięknej, uderzyłam się w zęby, wizualizacji drzewa, no ale trzeba sobie jakoś radzić. I teraz tak, to są krainy, które tak jakby na tym drzewie się znajdują, ale mamy tam więcej rzeczy. Po pierwsze, mamy cztery jelenie. Cztery jelenie, które w konarach tego naszego drzewa się znajdują i żywią się jego liśćmi i korą. Oraz mamy węże, które pełzają w korzeniach naszego drzewa. Dodatkowo na samej górze drzewa znajduje się orzeł i tutaj mamy cytat. Czekajcie, mam specjalnie cytat, który wam chciałam przeczytać. O, tutaj. Na najwyższych gałęziach drzewa świata czuwa orzeł, który ma, który wie wiele rzeczy, a między jego oczami przysiadł jastrząb. I powiem wam, no mnie to urzekło, że tam jest orzeł, ale nie byle, oj, mam nam tutaj, ale nie byle jaki orzeł, tylko orzeł, który wie wiele rzeczy, a między jego oczami przysiada jastrząb, czyli jest orzeł z jastrzębiem na głowie. Piękna sprawa. I ten orzeł jest na górze, a tak jak wspomniałam wcześniej, w korzeniach siedzi smok Nidhogg. I pomiędzy nimi, między korzeniami, a tymi czubkiem drzewa biega wiewiórka o imieniu Ratatosk. I to jest wiewiórka, która jest strasznym złym człowiekiem, bo ona cały czas okłamuje Nidhogga i orła i podburza jednego na drugiego i czerpie z tego radość. I to jest chyba jej jedyne zadanie, bo ona ogólnie przenosi informacje z dołu na górę, ale i tak kłamie, więc co za różnica. Zauważcie też, że ten smok i orzeł i w ogóle drzewo bardzo podobne są do tego, co mamy w mitologii słowiańskiej, bo tam też mieliśmy w korzeniach drzewa żmija, czyli takiego smoka, smokowęża, a w konarach u góry mieliśmy żarptaka, czy też raroga, czy też złotego kura. Nie wiem, czy on się nazywał złotym kurem, ale ogólnie mieliśmy ognistego ptaka właśnie w konarach drzewa. Bardzo podobnie jak tutaj w tych opowieściach, chociaż orzeł, można o nim powiedzieć wiele rzeczy, ale akurat nie płonie. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o mieszkańców naszego drzewa. I tu też warto wspomnieć, że po drzewie można się wspinać, ale chyba raczej nikt tego nie robi. Poza Odynem, tam jest jakaś jedna opowieść o tym, bo ogólnie nasi asowie czy nasi bogowie przemieszczają się pomiędzy krainami tego drzewa, używając bifrostu, tęczowego mostu. Nawet się nam zarymowało. I ten tęczowy most nigdy
w komentarzach.